Jesteśmy, słuchajcie, po przerwie, a ja przypomnę, że moim gościem była Siła Dźwięku, teraz będzie Fu. Niestety nie ma Olsena, ale o to możecie Fu zapytać co i jak. I czat przerwa po przerwie. Wasze pytanie do mojego gościa na 7135. Płyty Fu zaraz będą. Fu Olsen z autografem. Fu niestety tylko, ale myślę, że dobre. I to oprócz tego ciuchy, które się tutaj znajdują. No dobra, w takim razie może ja zacznę, póki nasi widzowie jeszcze nic tam nie napisali. Słuchaj, przede wszystkim gratuluję świetnej płytki. Naprawdę produkcja taka, która wyobraźcie sobie od momentu, kiedy ją dostałem, nie wychodzi w ogóle z mojego odtwarzacza CD, słucham jej wiecznie, bo tak powinno się to robić. Czyli towar pozytywnie sprawdzony. Jak najbardziej, słuchajcie. Bardzo się cieszę. No dobra, ale słuchaj, ja nie chcę zachwalać tej płyty, aż tak bardzo. Wiecie, to się umówiliśmy tak, nie żartuję. Oczywiście naprawdę warto tą płytkę, jeżeli nie tutaj zdobyć, to warto ją kupić, bo jest to jedna z najlepszych produkcji, która się ukazała ostatnio i która się ukazała w ogóle. No ale o tym już zaraz porozmawiamy. Przede wszystkim może więc pytanie do Fu. Skąd pomysł? Skąd pomysł na to, żeby z Olsenem stworzyć właśnie taki projekt? Wiesz co, te pytanie pada dosyć często. Już odpowiadałem na nie dosyć często. Ale u nas jeszcze nie padło. No ale u was pierwszy raz, czyli to jest mój pierwszy raz w ITV. Dziękuję bardzo. Nie, to jest tak, że ogólnie pomysł powstał 3 lata temu. Ogólnie z Olsenem znam się około gdzieś 6 lat. Pomysł powstał 3 lata temu w czasie, wiesz, pobytu w studio prosto u Waca, pozdrawiam. Ogólnie jeszcze jak wtedy jakieś freestyle się odbywało, oni wtedy nagrywali swoją płytę demotancką, Wychowani na błędach, Dowód odpowiedzialności. I tam razem z Olsenem w sumie zaczęliśmy się, wiesz, wymieniać paroma spostrzeżeniami na temat muzyki hip-hop, jak i na temat, wiesz, naszego codziennego życia i wtedy doszliśmy do wniosku, że podobny mamy gusta, jeśli chodzi o muzykę hip-hop i zaczęliśmy powoli coś tam, jakieś plany związane z tą płytą sobie nawzajem, wiesz, przygotowywać w głowach i tak dalej. I wiesz, no po nagraniu płyty solowej, jak i po nagraniu trzeciej płyty solowej, jak i po nagraniu Zipera, druga strona medalu, zacząłem powoli kombinować sobie, gdyby to całą, wiesz, całą tą sprawę związaną z tą naszą płytą Kameleon. Zaczęliśmy zbierać powoli, wiesz, materiały. Przede wszystkim powiem, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tą płytę, że byliśmy na maksa dobrze przygotowani pod względem bitów, jak i pod względem tekstów. Wchodząc do studia w 2004 we wrześniu, miałem praktycznie już całość napisaną, a to jest w sumie, jeśli chodzi o mnie, rzadkością, bo w większości bardziej jestem przygotowany muzycznie i wszystko mam jak gdyby całość opanowaną w głowie, jaki ma być klimat płyty, a tekstowo tak zawsze jest pół na pół. A tym razem, wiesz, jeśli chodzi o Kameleona, to byłem przygotowany bardzo dobrze z Olsenem. Plus to jeszcze plusem tego wszystkiego było to, że razemśmy mieszkali w Warszawie, bo jak wiadomo jest z Białegostoku. Tutajśmy wynajęli mieszkanie, tam trochę on sobie wynajmował, mieszkał tam i tam zawsze byliśmy, wiesz, obok siebie, także mogliśmy się wymieniać spostrzeżeniami i tak dalej, wszystkim, co nam wpadnie do głowy, także to szło bardzo szybko i sprawnie, bardzo dobrze. Nie wyszła z tego naprawdę dobra produkcja. Może powiedz to naszym widzom. Przede wszystkim też ta produkcja jest dobra dzięki na pewno też Demutantom, którzy się pojawili na tej płycie, którzy naprawdę mają fajne bity i poratowali nas fajnymi bitami. Właśnie chciałem o to zapytać, więc czytasz mi w myślach, bo w sumie jak kiedyś pamiętam, byłeś u mnie w programie, to mówiłeś właśnie o tym, że masz tam jakąś garstkę fajnych producentów, którzy nie są jeszcze znani i zamierzasz ich w przyszłości właśnie na którejś z produkcji wykorzystać, więc może kto zajął się bitami na tej płycie? Co, pojawił się gościu o imieniu takim tajemniczym Matt. To jest taki producent z Białegostoku. Gościu po jakichś tam przejściach, wiesz, związanych z tworzeniem muzyki, bo wcześniej na pewno też grał na gitarze basowej, na jakimś tam syntezatorze. Także gościu jest po, jakby, wiesz, po jakiejś tam szkole muzycznej, także nie jakiś amator, wiesz, także ma już styczność z muzyką ładnych parę lat. Bardzo mi się podobały jego bity, jak usłyszałem kiedyś u Olsena w domu na bazie, wiesz, puszczam jego demo, spodobały mi się bardzo elektroniczne podkłady, czyli żywe brzmienia, wiesz, wszystko na żywca gościu dogrywa, no nie ma także jakieś próbki sampli i tak dalej dźwięku, tylko wszystko jest dogrywane na żywca, to mi się bardzo spodobało, a zawsze cenię bardzo takich producentów tego typu, którzy po prostu nie używają sampli, tylko, wiesz, elektroniczne brzmienia, to jest bardzo ważne, nawet nie elektroniczne, ale po prostu sami wygrywają wszystko, dogrywają żywe brzmienia, instrumenty, to jest bardzo ważne. No jest stary, dobry WRB,
Rzeszowa, ktoś, wiesz, on zrobił beat do Rap Biznes, gdzie potem słyszałem, tam obiło mi się o uszy, że ta linia dźwięku troszeczkę już jest gdzieś tam wykorzystana wcześniej. No nie wiem, według mnie no WRB się, wiesz, jak gdyby broni tym, że to jest w 100% jego pomysł. Także ja wierzę jemu niż jakimś tam, wiesz, ludziom, którzy mówią, ale nieważne, pojmijmy ten temat. No jest na pewno też Kejo, który zrobił znakomity remix do Morwła dla słuchaczy. Pozdrawiam także Kejo. No, Kejo, ja dobry chłopak, wiesz. Zresztą fajne zdjęcia też robi, też talent, wiesz, w 100%. Ostatnio wszedłem na jego stronę internetową, napisał mi, że ma fajną stronę i tam... To byłem w szoku, naprawdę zapałem się na głowę, bo fajne zdjęcia koleś w ogóle, wiesz, śmiga, także jest okej, no. To tam jeszcze jest, żeby nie zapomnieć. O, to jest bardzo ważne. Pojawił się też także również Marek z Łodzi, Dread Squad, producent znakomity, jeśli chodzi o Raga Densko. On zrobił bicik właśnie do 21 numeru Perspektywy. Teraz zresztą niedługo wydaje płytę z debiutancką, Wielki O. Także pierwsza chyba płyta tego typu raga, Polish Raga. Tam się znajduje kawałek też mój Pabla, także wiesz, no jest dużo znakomitych nowych, ale też jest dużo starych, wiesz, producentów, którzy zawsze nas pomogą bitami, jak Pióro, Wrocław, od White House gościu tam pozdrawiam, jest także również Korzeń, Studio Schron, ze znakomitym bitem, kto tam jeszcze jest, no żeby kurczę nie zapomnieć, dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja wam tylko powiem tyle, że... Słuchając... I jeszcze co najważniejsze, jest także trzeci odłam WNB, Wychowanie na Błędach, to jest Dayot, prawda? Ja wam tylko powiem tyle, że słuchając tej płyty, zauważycie, że naprawdę debiutanci nie odbiegają bitami, a wręcz przeciwnie nieraz od tych właśnie już znanych. No dobra, to już rozmawialiśmy o muzyce, ewentualnie kto jeszcze... Więc trzeba cały czas dawać szansę tym nowym producentom. Jeśli naprawdę ktoś ma coś do pokazania, to jak najbardziej trzeba mu wspomóc, to otworzyć mu tą drogę, wiesz, pozwolić mu dalej ruszyć przed siebie, żeby miał dzieciak szansę, prawda? I to jest bardzo ważne. I ja się staram jak najbardziej w tym kierunku uderzać. Jest pytanie od gościa 9, skąd taka nazwa płytki? Co sądzicie o poziomie polskiego hip-hopu? Więc to może na drugie pytanie odpowiem. Poziom polskich hip-hopu zmienia się z dnia na dzień według mnie i zawsze to jest, więc to można podzielić na różne okresy polskich hip-hop. Pierwszy okres tam, i tak ja zawsze mówiłem, na pewno wiesz, zmienił się nie do poznania, jeśli chodzi o to, jak ja zaczynałem. I żeby nikt nie myślał sobie, że jak ja zaczynałem, to było na pewno łatwiej, bo było mniej zespołów i tak dalej. Wręcz przeciwnie, było trudniej, bo wtedy jeszcze nie było takiego sprzętu. Nie było, oczywiście nie było sprzętu przede wszystkim, nie było studia, nie było możliwości takiej, żeby komuś dać demo. Wszystkie wielkie wytwórnie typu, które ja wydaję, po prostu nie za bardzo podchodziły się, nie kwapiły się do tego, żeby wydawać taką muzykę w ogóle, weź. To był 100% underground. Teraz na pewno jest możliwość większa, jest ułatwienie sprawy. Przede wszystkim można sobie jakieś demo i wiesz, złożyć i tak dalej i jak naprawdę jesteś dobry, możesz się wybić, prawda? Ale poziom w polskiej hip-hopie jest na pewno różnorodny i ja wierzę w to, bo według mnie jest trochę źle, nie powinno być tak jak jest, ale wierzę w to, że po prostu hip-hop taki jaki my robimy na pewno zmartwychwstanie na nowo i to da napęd do tego, żeby po prostu znów ludzie nie wyrażali się na temat polskiego hip-hopu bardzo źle, negatywnie, tylko wręcz przeciwnie, żeby mówili o nim jak najbardziej dobrze i to jest bardzo ważne. Także ja gdzieś tam w głębi duszy gdzieś jest nadzieja, że polski hip-hop na pewno nie zginie, choćby na przykład patrząc na hip-hop zagraniczny, na zachodni, że do tej pory się trzyma, wiesz, miał swoje upadki, zloty i to samo będzie w Polsce, ma hip-hop polski swoje upadki, zloty na pewno i będzie dobrze, no. Trzeba po prostu wierzyć w siebie i swój rozwój i tak dalej, to jest bardzo ważne, no. A przede wszystkim mieć to w sercu, głęboko. Dokładnie, a nie tylko w portfelu, słuchajcie. Do powrotu właśnie, to macie też do szansę na otrzymanie nowej płytki Wojtasa. Czekam na wasze pytania, słuchajcie. Licza przerwa, po przerwie wasze pytanie numer 7135.